Dzień dobry, witamy, witamy na kanale Świat Linuxa. tak, tak Diabełek dzisiaj dlatego, że to tak raz mniej więcej w roku omawiam BSD Dzisiaj będzie Ghost BSD ze względu na to, że dwa dni temu ukazała się nowa jego wersja 2410, tak, 11, 17 przepraszam, listopada Coś się nowego urodziło, fajnego i sobie to zobaczymy. Czym jest w ogóle znaczy GhostBSD? Mówię cały czas GhostBSD, nie FreeBSD. Myli mi się to. Czym to jest? No to jest BSD dla lamera, dla nowego, po prostu. To co, zapraszamy. Fika stronki internetowej, a to dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że GhostBSD opiera się na FreeBSD. To nie, to nie jest dosłownie FreeBSD. Jest na nim mocno oparte, ale ma troszeczkę inne repozytoria. Jest łatwiejszy dla nowego, tak jak powiedziałem na wstępie. Takie FreeBSD dla nuba. Autentycznie można powiedzieć w ten sposób: jeżeli ktoś chce, chciałby wejść, zacząć się rozglądać ogólnie z systemami BSD, można postawić sobie FreeBSD. Z tym, że to no, będzie ciężko i to bardzo ciężko. Bo, bo wszystko stawiamy od zera praktycznie jak warczu nawet trochę trudniej, tak? Żeby grafikę postawić, znaczy środowisko graficzne postawić we freeBSD, no to trzeba umiejętności już trochę mieć i tutoriali przerąbać na necie, powiem tak. Natomiast GhostBSD daje nam to, to, co chcemy mieć, albo to, co mamy przeważnie w Linuxie. Desktop, oprogramowanie do wyklikania większości rzeczy. W miarę prostotę, choć trzeba brać pod uwagę zawsze to, że to nie jest Linux. Bez, Unix to nie Linux, tak? To jest troszeczkę, troszeczkę, to jest dużo inna, inna podejście, filozofia, inne jądro, i komendy, i tak, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego myślę, że taki, taki Kurczę to jest dobry wstępniak do, dla tych, którzy chcą się przekręcić z Linuxa trochę, tak? To brzmi trochę nie za bardzo. Słuchajcie, co do nowej wersji, to ja tutaj porównanie robić nie będę, dlatego że ja BSD w żadnej postaci nie używam. Tym bardziej nie używałem poprzedniej wersji GOS -BSD. Co prawda je, je tam pokazywałem na kanale prerazy, ale to jest tylko pokazanie, a nie, a nie pracowanie i znanie różnic. Jak ktoś chce się wgłębić, info pełne Relays Notes jest tutaj zamieszczone. Teoretycznie mamy popraw, duże poprawki, jeżeli chodzi o Radeony, ponieważ co jest ciekawe, na BSD najlepiej chodzi grafika Nvidia. Po prostu, tak jest powiedziane, Radeony chodzą dużo, dużo gorzej. Natomiast tutaj są jakieś tam poprawki porobione, tak? To jest tak, można powiedzieć, z grubsza. Teraz tak, jeżeli chodzi o dokumentację i tak dalej, i tak dalej, jak najbardziej coś takiego istnieje w dużej ilości. Polecam się z tym zapoznać, tak. Ogólnie trzeba powiedzieć tak, że Pulpit Goose, BSD to są dwie rzeczy, znaczy dwie, to są dwa pulpity, o powiem to tak, jeden to jest główny, to jest Mate, czyli Fork GNOMA dwójki sprzed ponad 10 lat. Ja naprawdę bardzo fajny fajny desktop, mimo że u mnie na kanale się rzadko pojawia. I drugi to jest XFC, ja odpaliłem sobie jedno i drugie. Zdecydowanie wolę wam pokazać Mate, dlatego, że jest to główny pulpit tego systemu i prowadzone jest to przez głównego dewelopera, tak? Bo tam chyba jeden deweloper jest, który to rozbija i ten system rozbijany od 15 lat, więc spokojnie, to to nie zniknie, od tak, bo tak. Natomiast XFC jest to zbudowane przez społeczność, no i no średnio jest, powiem to tak, zresztą XFC to jest takie TGS No myślę, że Mate będzie Wam bardziej pokazać e, fajnie, tak? Teraz tak, dokumentacja tego wszystkiego jak najbardziej tutaj jest dostępna, można sobie poczytać. Można też korzystać z rzeczy, które są dostępne we FreeBSD, z tym, że no jest tam parę różnic głównie, jeżeli chodzi o tak zwane porty, czyli kody źródłowe. Programów żeby uruchamiać na BSD z Linuxa, po prostu, tak w wielkim, wielkim skrócie, zarąbistym, tak. O portach sobie można poczytać, chociaż korzystając, tak jak mówię z, z tego z GUS, BSD, y, bardzo rzadko możemy, musimy dotykać konsoli, powiem to tak. Wszystko można sobie robić graficznie. Zresztą ja wam to za chwileczkę pokażę, tak? Dla jeszcze większych grzebaczy jest tutaj jak najbardziej GitHub tego projektu całego. Wszystko, wszystko jest oczywiście otwarte źródłowe i do przeglądnięcia kodu i tak dalej. Przeglądając sobie tego gita zauważyłem parę fajnych rzeczy. Po pierwsze mamy tutaj na przykład takie narzędzie automatyzujące. Stawianie X11, czyli pulpitu, graficznego pulpitu, tak? Na, na, dla GoSBSD. Być może, nie wiem, ja się nie znam na tym aż, tak. Jeżeli można by to sobie jakoś użyć, na przykład we FreeBSD, żeby postawić tam graficzny pulpit prosto, a bez, bez rąbania się w konsoli, bo trochę tego grzebania tam jest, trzeba tam parę rzeczy postawić po prostu, żeby to dopiero ruszyło. Nie? Natomiast tu jest cały skrypt zrobiony. Teoretycznie on jest przeznaczony do GhostBSD, ale być może będzie działać na, też na FreeBSD, ewentualnie po jakichś małych tam przeróbkach. Więc aby ktoś chciał się bardziej przyjrzeć, to bardzo fajna rzecz tutaj jest do, no już powiedziałem, do, do przegrzebania de facto. Pobrać to można oczywiście bezpłatnie, jest może być z postawienia tego, z tego co widziałem, obok Windowsa. Jest tak zwany Dual Boot do zrobienia teoretycznie. Postaram wam się pokazać, może nie samego dual ale albo, albo cały ten instalator, i tak dalej, i tak dalej Pobieranie, tak jak widać, minimalne 4 GB pamięci RAMu, 15 na dysku, karta sieciowa 64 bit. Dobra, żeby nie przedłużać, to lecimy na żywy sprzęt, zobaczycie sobie, jak to się na pewno instaluje. Ewentualnie tak, to mały problem też jest, ale mniejsza z tym. No a potem sobie obczaskamy na szybkości tego sam pulpit MAT. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam. To jest Live CD, to jest Live CD Ghost BSD, tak to wygląda. Słuchajcie, jest tutaj mały problem z czcionkami, ale to już będę mówił bardziej w pozostałej części filmu powiem to tak. No one są małe tutaj wyraźnie, przynajmniej dla mnie, tak? Można to sobie zmienić, ale tak jest. Zajmiemy się instalatorem, bo tu głównie chodzi o instalator w tej chwili. Instalator naprawdę jest prosty, poza tym, że ten. no Czcionki są strasznie skopane, tak? Ale da się ogólnie przeżyć. Tutaj musimy sobie niestety poszukać języka polskiego gdzie jest język polski to trochę przypomina tego kalamaresa ale to nie jest kalamaresny nie? yy, dobra niech będzie Europa dobra nieważne kurde i tak to jest te tak yy, i teraz tak możemy sobie tutaj go zainstalować w dwóch yy, ten albo custom albo full ja daję full i teraz jest problem ponieważ ja chciałem sobie zrobić tutaj rajda nie yy, chciałem sobie zraj, zrobić rajda daję czy dam tutaj DUDISK disk mirror czy dam sobie tutaj tu disk plus disk stripe? On się wiesza, po prostu niestety nie ma możliwości. Nie mam tutaj trzech, znaczy mam trzy dyski, ale musiałbym rozwalić parę systemów, tego nie chcę robić. Mogę dać tutaj tu disk mirror i wybieram sobie dwa dyski do tego, tak? Wybieram sobie to i to. I niestety po daniu next to się w pewnym momencie zawiesza. Albo się wywala błąd od razu, albo ten. No. A co do właśnie co do stawiania dual boota, tak jak mówiłem, jest tutaj refined. Możemy sobie wybrać Refinda i wtedy zrobienie dual boota z jedenastką czy z innym Linuxem. Myślę, że nie będzie większego problemu. ja Zawsze sobie tutaj filmie jest DUF i only, bla bla bla. Real name, no to tak jak mówię, to jest maszyna wirtualna, ona za chwilę wyleci. no z loop, bla bla bla. On tutaj się chyba właśnie teraz. Za... I chyba się teraz zatrzymuje. Chyba, że teraz przeleci, no to to może być ten. Ale wczoraj próbowałem to po razy postawić właśnie w miro, że niestety nie poszło. Żeby nie przedłużać, gorąco zapraszam na resztę filmu. No i mamy FreeBSD po 3 godzinach grzebania w konsoli, hura, stoi! Przepraszam, musiałem, kurde. E GhostBSD po prostu, może nie świeżo po instalacji, bo trochę sobie już tapetkę zmieniłem, kolorki i tak dalej i tak dalej A mniej więcej tak to wygląda Górne menu, proszę bardzo, tutaj mamy system, ustawienia administracyjne i tak dalej i tak dalej To mamy miejsce, gdzie możemy się dostać A tu lista z programami, oczywiście prawy na pulpicie, standardowo możemy sobie tutaj różne rzeczy poustawiać Dolny pasek, jak odpalimy jakieś tam aplikacje, czy na przykład odpalimy sobie to, czy odpalimy sobie nie wiem, cokolwiek, dajmy sobie kubika Dajmy sobie, nie wiem, Evolutiona, tak? To jak widać nam się tutaj paseczki pojawiają. Kupiec mi na razie nie działa, mam tutaj... Cały czas mam, żeby nie było, że jestem handlarzem. Dostałem kiedyś od Visa, zasponsorował mi oryginalny LTR, SDR, SDR, LTR, poucz trójka, tak? No niestety tutaj, tutaj nam to nie działa, bo widocznie brakuje mi paru sterowników. Będę musiał ewentualnie sobie to potem po, poogarniać. Ale sam program jak najbardziej sobie tutaj postawiłem, tak? To, to na, na razie teges. Tak Standardowe rzeczy pingwinowe, tak? Mamy tutaj network manager do zarządzania sieci. Czy Wi-Fi działa? Działa. Przynajmniej te, te dongle takie maluteńkie działają, bo sprawdzałem, jest ok Dźwięk także nam tutaj fajnie... Słuchajcie, pracuję. To co mi się tutaj niezbyt podoba, to czasami po restarcie znaczy zmieniają mi się fonty, tak? Na dużo, dużo beznadziejniejsze powiem to tak trzeba tu niestety przechodzić sobie do wyglądu, tak, do czcionek i tutaj to ustawiać od zera, dlaczego tak jest, nie wiem, no, no teraz niby jest ok, ale czasami się to niezbyt psuje, Samą działalność systemu jest fajnie, fajnie, szybko i przyjemnie pracuje się jak w każdym, każdym linuxie, ale to nie, jest, to nie jest linux, pamiętacie, to jest unix to jest zupełnie inna bajka, mimo tego, że to fajnie wszystko wygląda i tak dalej, to pod spodem siedzi zupełnie inny kernel tak, czyli jądro systemu i tutaj nie ma nic praktycznie z Linux. Linuxa. Znaczy teraz z Linuxa jest parę rzeczy. Po pierwsze mam odpalone porty tak zwane. O portach nie chcę się rozgadywać, bo sam nie za bardzo to ogarniam. W każdym razie są to przeportowane programy z Linuxa, żeby działały na BSD-ku po prostu. Tam jest troszeczkę różnic i trzeba to po prostu przerabiać. Nie przerabiać tego samego samemu, tylko są odpowiednie programy, tutaj tak zwane repozytoria. GOS BSD ma własne repozytoria z tym, gdzie te programy są przerobione tak, i one działają tutaj teoretycznie jest w miarę łatwiej poje zainstalować. Oczywiście, FreeBSD też coś takiego posiada. Ja już nie będę tutaj wyszczególniał różnic, różnic między FreeBSD a GOSBSD, bo są różnice. Chociaż dla zwykłego użytkownika one raczej są minimalne. Tak? Ja się skupię na tym, czy można sobie to klikać. Tak, można by klikać. Ten system standardowo nie ma tyle softu, co jest zainstalowane tutaj w tej chwili. Ja dodałem tutaj parę rzeczy. Dodaję Audacity, dodaję m.in. ka chyba, dodaję Blendera, Gimpa, FreeCAD a Freakada i to wszystko normalnie działa. I jak to dodałem? Po prostu przeszedłem sobie tutaj do, do administracji, do, do Software Station. To jest graficzny program do ogarniania pakietów wszystkich praktycznie poza portami, bo tutaj portów chyba nie ma, jeżeli dobrze kojarzę. Z portami trzeba się bawić konsoli. Się Freecad odpalił, dajmy sobie, nie wiem, no kurde, pierwszy lepszy przykład, tak? FreeCAD jak FreeCAD, tak? Działa, po prostu, po prostu nam to, ma, to działa, o, o. Tu można sobie poklikać, tak? To, to gość, który, który nie ma pojęcia, pokazuje jak się ogarnia FreeCut'a, no ale dobra, no działa, tak, działa. Sprawa jest taka, że mimo tego, że ja tu mam odpalone stery NVD, wiadomo, że BSD, bardzo dobrze NVIDIA jest ogarniane w BSDQ, to ja tutaj nie postawiłem prawdopodobnie, proszę bardzo, FreeBSD, 550 sterowniki, wszystko ładnie nam tutaj sobie pracuje, grafika jest pokazywana tak jak być powinno, wszystko jest elegancko. To w blenderze nie, nie uruchomiłem sobie CUDA, tak zwanego renderingu CUDA, prawdopodobnie pakietów mi jakiś tu brakuje. Chcę coś by tam zainstalować, żeby nam tutaj ładnie zaczęło to wszystko po prostu pracować. Ale ogólnie sam blender jak widać działa. Software Station, graficznie wybieramy co chcemy, chcemy na przykład coś tutaj zainstalować to stawiamy. Pojawia nam się oczywiście tutaj potem w menu, możemy sobie to ładnie uruchomić, tak, mamy Stellarium, czyli program dla astronomów, można powiedzieć w ten sposób. Akceleracja, nie wiem, chyba jest, tak mi się wydaje, że, że jest akceleracja, no tak, tak to mniej więcej wygląda, nie. No tu mamy Jowisza na przykład, tak, możemy sobie do Jowisza tam dolecieć, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej, z całymi jego gratami, powiem to tak, to nieładnie mówię, nie. W każdym razie jakby ktoś chciał się pobawić takie rzeczy, to Co ten. jest dużo, to nie jest tak, że BSD nie ma w ogóle nic, zero, całkowita kaplica i tylko najlepszy na serwery nie jest tak. Jasne, że nie jest to poziom Linuxa, już nie mówię o, o Windowsie, tak? To to jest zupełnie na no bajka. Ale z tego co było powiedzmy kiedyś, a to co jest teraz jest naprawdę dość przyjemnie i taki zwykły człowiek, który by potrzebował, nie wiem, na przykład jakiegoś Offisa, jakiegokolwiek. Pisuję sobie tutaj Office, nie wiem co, Apache Office, LibreOffice, albo cokolwiek innego. Można sobie tutaj, gdzie jest Libre? Był gdzieś. Jest LibreOffice 24821. Klikasz, tak, zależności są automatycznie nam tutaj ogarniane. Interfejs by się przydał jak najbardziej też po polsku. Nie wiem, NL18 trzeba poszukać pewnie, tak. No nic, spróbujmy zainstalować to, co jest tutaj. Dajemy sobie apply, to jest instalacja w GhostBSD. Nie musicie znać jakichś magicznych komentarzy. Terminala, jak widać, wszystkie, za, za te, wszystkie zależności są ogarnięte. Confirm, on sobie tutaj instaluje w tle, nie ma najmniejszego problemu. Ja się tutaj pobawiłem i niestety zrobiłem dwie rzeczy: pomieszałem porty bo najpierw zainstalowałem sobie tak zwany programik do benchmarkowania, czyli Superposition. On mi działał, tak, bo on jest zrobiony na podstawie portu z CentOSa 7, nie wiem, to jest jakoś chrutowane, coś tam, nie wiem, nie znam się na tym zupełnie całkowicie, nie? I to mi działało. Odpaliło się, szło płynniutko, tylko na samym końcu niestety mi się wywalił. Nie pokazałem tego okna z wynikiem, tak? Ale sam benchmark przeszedł calutki, płynnie, z obciążeniem 100% grafiki, więc wszystko okej. Okay. Niestety postanowiłem użyć sobie dodatkowo jakiegoś gita Linux compatibility, coś tam tak dzięki temu zainstalowałem sobie kubika chyba no tu mamy Google Chrome z Linuxa na przykład tak postawiłem go sobie ładnie działa tylko niestety mi przestało tam to działać właśnie tak teraz mi nie działa na przykład superposition bo się rozleciało coś pomieszałem nie? no i musiałbym pewnie całe te wszystkie te porty wykasować i zrobić to od nowa na przykład ja nie wiem, jak pewnie by mi to zajęło parę naście godzin, a zwykły użytkownik BSDK by to zrobił w trzy minuty. Jest taka de facto opcja, nie? Trzeba uważać, co się robi. Jeżeli ktoś nie chce, nie musi dotykać terminala, przynajmniej z tego, co ja się tu bawiłem. Instalacja softu jest po prostu graficzna, no, no nie ma, nie ma tego. Tak? Jeżeli chodzi o taką powiedzmy, emulację, znaczy to nie jest emulacja, to jest tłumaczenie Linuxa, tak? Te porty Linuxowe, to pojawia się problem na przykład. No, Proszę bardzo, 13 FPS-ów mamy w tym Google Chrome, bo to jest wersja Linuxowa, tak, ja sobie WebGL, Aqua w Firefoxie, prawdziwym to jest, to jest ten oryginalny, 60 FPS-ów, normalnie jest tutaj ładnie wszystko nam wykrywane. Zobaczmy sobie od razu, jak ta grafika nam tutaj wygląda, Jakie jest obciążenie karty grafiki przy okazji, no 10%, tak, bo prawie nic nie instalacja robi. Instalacja taka widać, no ona sobie idzie tutaj powolutku. Pewnie repozytory są nie za bardzo, ale wszystko można zainstalować graficznie. Nie trzeba ruszać terminala. Choć wiadomo, to jest BSD. Instalujesz to po to, żeby się bardziej go trochę poduczyć, tak? W miarę prosty sposób. Wiadomo, że hardcory to się rzucą na FreeBSD i Rura, Jazda i, i, i w ogóle, tak? Ale moim zdaniem fajnie, fajnie jest zacząć od czegoś takiego, że masz pulpit, masz jakąś tam powiedzmy podobieństwo do Linuxa, bardzo duże, tak? I jest łatwiej z tym wszystkim po prostu zacząć, bo jak przejdziesz sobie powiedzmy za chwilę do terminala i zobaczysz, że nie ma na przykład Free, nie ma, LSBLK, LSBLK, no nie ma, są inne jakieś tam rzeczy trzeba stosować itd., dalej, bo trzeba, bo to jest zupełnie, znaczy jest to inny, inny, inny system, tak? On jest podobny do, do, do Linuxa, ale Unix to nie jest Linux i odwrotnie, nie? No. Teraz tak, PKG, znaczy sudo PKG, install Neofech. I co mamy Neofecha? Po prostu jedna komenda i postawiłem sobie Neofecha. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda na komórkach. Pozdrawiam oglądających na komórkach przy okazji, nie. Powoka fish, bla 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 bla. Ja tu się trochę bawiłem. No właśnie, Linux Engine, Engine Superposition. Gdzieś tutaj robiłem jakieś przejściówki, jakieś te... No W każdym razie się tu po prostu bawiłem takie różne rzeczy. Kompat Ubuntu to jest właśnie to, co spieprzyłem, bo zainstalowałem ten kompat Ubuntu i tu teoretycznie jest teraz Ubuntu, tak? I stąd jest uruchomiony de facto Chrome. I przez to rozwaliłem sobie tego UniGen Superposition, który był uruchomiony w takim środowisku CentOS 7 portowym CentOS 7. Nie wiem o co chodzi, ale mieszam z nie I, I rozwaliłem sobie, albo używasz jednego, albo drugiego. Jak użyjesz dwóch na raz no to widać jak to wygląda, rozwaliłem wszystko, nie? No, taka, taka fajna zabawka. Ogólnie spoko, no, można sobie na tym systemie naprawdę przyjemnie powiem, posiedzieć, pobawić się. Zrobić sobie fajny wstępniak do, do normalnego bsd tak? Bo to jest de facto normalny BSD. Free BSD dokładnie. Repozytoria są tutaj deczko inne, bo są. Repozytoria są hostowane, tak aby przez tego człowieka, który buduje ten program, ten, ten system GhostBSD, to jest tam deczko pozmieniane. Ale, ale to jest praktycznie to samo co FreeBSD, a jest na pewno dużo, dużo łatwiej. Nawet w tle tutoriali będziecie tutaj normalnie dobrze człowieku działać. tak. Różnica może być właśnie przy portach, przy jakichś tam specyficznych rzeczach, ale cała reszta, no to już mamy. Jest OK, odpalmy sobie Writera. Dla mnie to chodzi tak samo jak na Linuxie, po prostu. Nawet jest po polsku, nie musiałem nic zainstalować. Nic no jest problem z czcionkami, Widzicie, co się dzieje, że te czciąki są po prostu lipne tutaj, nie? I pewnie trzeba by znowu przejść tutaj do centrum administracji, czy do tam preferencje, wygląd i tak dalej. Nie, czcionki, No nie, jest wybrany dobra. Dlaczego? Coś tu z czcionkami jest nie tak, kurde. Teraz tak, rzeczy sieciowe na szybko, na szybko chodzi bez problemu, najmieszego. U mnie jest tutaj samba postawiona. Wiem, no musi wstać, bo on śpi teraz, nie? Bo Usypiam te wszystkie serwery, bo przecież to ŻRE tyle, że głową mało. Mimo, że to jest zwykły ten, że to jest zwykły kunap dwuzatokowy. No i tam mam do, do kompletu postawione dwa terminale na świeżo z Proxmoxem H830C. To jest czterordzeniowy sprzęt, taki prosty terminal. No to to jak najbardziej mi tutaj po prostu działa temat, nie? Do sieci się normalnie podłączyłem, wszystko ładnie sobie ogarnąłem, więc normalnie... Pracuje się fajnie, naprawdę pracuje się wydajnie, tylko trzeba brać pod uwagę to, że to nie jest Linux i niektóre rzeczy, jeżeli zaczniemy grzebać bardziej są zrobione inaczej, tak? Nie ma tutaj systemu D tak zwanego, zarządzanie logami jest inne, zarządzanie usługami jest inne, trzeba te, się tego po prostu uczyć, a jak się należy tego uczyć. Pracując na tym, nie chcesz się tego uczyć, to, to nie używaj. Olej Terminal miej to wszystko gdzieś po prostu, chcesz wirtualboxa? Buch, odpalam VirtualBoxa. tego sobie zainstalowałem, odpalimy Ubuntu nowe, nie już on sobie tutaj poleci. Też parę linijek w, te, w terminalu i VirtualBox mi tutaj działa normalnie. Ja widać, to jest normalny pulpit w tej chwili, tak? Jeżeli nie potrzebujesz się bardziej z, wrzucać do kompletu, tak? Zagłębiać w to, nie wiem, rozbudowywać tego systemu i tak dalej, to myślę, że takie używanie spokojnie Ci wystarczy, tak? Jakieś nie potrzebujesz, nie wiadomo czego, do, to, 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 to widać co się dzieje, tak? Instalujesz po prostu i de facto masz. Czasami są problemy, ale to jest akurat problem na moje własne życzenie. No maszynka trochę wolno chodzi, ale taka mówią, ona chodzi, nie? tylko się tutaj po prostu próbuje instalować system. No, tak to mniej więcej wygląda. No w trakcie instalacji jest nawet, no dajmy sobie, nie wiem, angielski, co, cokolwiek, tak, no po prostu normalnie instalujemy tutaj Ubuntu, trochę to potwór, nie będę Wam tego udowadniał, ale tak jak mówię, to działa, to po prostu normalnie sobie tutaj wybieramy wszystko i, i można po prostu w tym systemie ładnie pracować. Słuchajcie, warto się, myślę, z tym zapoznać, tak jak mówię, no zaczynanie od FreeBSD to, to jest tak jak zaczynanie od Gentu, od Archa albo Linux prom Scratcha, tak, i powiesz, co za pieprzny Linux, jest beznadziejny, to jest makabra konsolowa. To samo powiesz o FreeBSD, to jest przona masakra, tak? A jeżeli zaczniesz od tego programu, GOS, znaczy od tego systemu GhostBSD, potlikasz sobie, zobaczysz, o, to w sumie jak w Linuxie, trochę ten, zaczniesz grzebać tej konsoli, e, Zaczniesz czytać poradniki do tego, bo musisz czytać poradniki, jeżeli chcesz go zgłębić. Jak powiedziałem, nie chcesz, to nie używaj, wykasuj terminal, miej to w ogóle gdzieś. Gorzej będzie, jak ci się wysypie, nie? W każdym razie można tego używać bez. Po prostu Update Station, kurde, Update to robisz graficznie, po prostu klikasz na Update, jak coś będzie, to on się tutaj zrobi. I po problemie, wydajność jest bardzo fajna, no są problemy na radeonach z tego co widziałem, ale deweloperzy tam pracują jak najbardziej, żeby to wszystko ładnie nam tutaj po prostu. W wielu ładna. poważnych firmach, gdybyście chcieli iść, nie wiem, tam do pracy, cokolwiek innego, tak, bardziej pod IT, bardziej pod kąpy. To jest bardzo mile widziana obsługa BSDK, że nie że znacie GhostBSD, tylko że umiecie ogarnąć sieć, umiecie ogarnąć firewall-a, znacie ten system i dalej i dzięki temu, że macie takiego GhostBSD, nie musicie walczyć z FreeBSD, żeby to postawić do zera, jasne z FreeBSD będziecie się dużo więcej uczyć ale ta nauka będzie po prostu tak szarpana, że tym pieprzniecie w końcu, tak? Natomiast tutaj masz już podstawkę, graficzną podstawkę, gdzie mogę sobie niektóre rzeczy zrobić, a jak chcę, to będę się bawił w ten sposób, nie? Ja, by, ja polecam, jak najbardziej ten system polecam do Poznania, po prostu czegoś innego poza Linuxem. Wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za wspieranie, łapkowanie. Zapraszam też do TIPI. Jeżeli ktoś może jakąś dotację finansową, to na tipie albo na Paypala, albo tam subskrypcja opat na YouTube'a. Bardzo dziękuję, bo przyda, przyda się to po prostu kanałowi, żeby rosnąć cały czas, tak? Żeby jakiś ekstra sprzęt kupić i tak dalej, Ja na razie to, to jest masakra, powiem to tak, nie? No, dobra, tyle. Kończymy. Koniec narzekania. Mam nadzieję, że filmik pozował, no i takie bez tak? Bezdekowanie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.